Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Bruno Nurżycki. To jest kanał Historia bez mitów. Zapraszam państwa na rozmowę o marszałku Edwardzie Śmigłym Rydzu. Czy ta postać rzeczywiście jest tak skompromitowana, jak widzimy tą w publikacjach? Zapraszam. Mamy wrzesień czas rocznic rozrachunków historycznych zwłaszcza związanych z okresem walk we wrześniu 1939 roku. Na ten temat będę rozmawiał, będzie to niepoprawna rozmowa, ponieważ poświęcę ją na omówienie kompetencji i dokonań marszałka Polski podówczas, czyli Edwarda Śmigłego Rydza, ze szczególnym uwzględnieniem tła, na którym należałoby go oceniać, którym to jest postać innego marszałka Józefa Piłsudskiego czy faktycznie Edward Śmigły Rydz był tak, postacią skompromitowaną, zwłaszcza w porównaniu z Józefem Pisuckim, będę pytał mojego dzisiejszego gościa, czyli pana profesora. Lecha Wyszczelskiego. Witam serdecznie, panie profesorze. Witam pana, witam państwa. Pan profesor kolejny raz jest tutaj moim gościem. Jest oczywiście on ogromną skarbnicą wiedzy, jeśli chodzi o wojskowość II Rzeczpospolitej. Doszedłem do wniosku, że ze wszechmiar taka rozmowa poświęcona porównaniu tych dwóch postaci jest potrzebna, ponieważ mam wrażenie, nie wiem, czy pan się, profesor, ze mną z tym zgodzi, natomiast mam takie wrażenie, że o detalach mało historyków mówi. To znaczy mało historyków decyduje się na porównywanie tych dwóch postaci, ponieważ postać Śmigłego jest oceniana w taki sposób, Wręcz jest symbolem tej kompromitacji elit w 1939 roku i niejednokrotnie obserwuje taką narrację, że odcina się te elitę bardzo mocno od dorobku Józefa Pisuskiego, bardzo często mówiąc tak, że no, oni niejako zepsuli dorobek Józefa Pisuskiego. Zatem jak należy porównywać te postacie i czy faktycznie następca marszałka Pisuskiego był postacią gorszą od niego? No, powiedzmy sobie, trudno jest porównywać, zwłaszcza porównywać, kiedy jeden już nie żyje, a drugi dopiero zaczyna działalność. Generalnie, co ich wspólnego łączyło? No, obóz legionowy, obaj się wywodzili. Jeden był szefem, powiedzmy, tego obozu, drugi prawie, że praworęką, zwłaszcza jeżeli chodzi o działania bojowe. Mówię o śmigłym ryzu. Natomiast jest sytuacja taka, że obydwaj mają wiele podobieństw, ale są różnice. Ja może tak żartobliwie, no, to nie jest żart, bo to wypowiedział sam e, Śmigły-Ritz, kiedy w pierwszego wywiadu w zasadzie udzielił, będąc w internowaniu, Melchiorowi Wękowiczowi, to była, to była Wigilia e, e, 1939 roku, kiedy y, zaczął od tego, że, bo, e, że oczywiście całe e, te odium e, tej klęski wrześniowej i tak dalej przypisywane jest jemu. E, I on powiedział tak, gdyby był e, marszałek sudski na moim miejscu, to pewnie wojna by trwała jeden dzień no on, U niego faktycznie trwała dwa dni, bo już drugiego dnia e, plany, które posiadał, jeżeli chodzi o konfrontację z Niemcami, już przestały być realne. Co ich natomiast łączyło oprócz tego, że ideologia ta legionowa e, dominowała, e, łączyło ich to, e, że obydwa zdobywali pewne doświadczenie, e, powiedzmy sobie, na polach bitew. Z różnym to skutkiem. Więcej na pewno doświadczenia miał śmigłowiec niż Piłsudski, bo Piłsudski osobiście to tylko epizodycznie dowodził, nawet to pierwszą brygadą tego. Natomiast obydwaj nie mieli wykształcenia wojskowego zupełnie. Po drugie, to co zyskiwali, jeżeli chodzi na polu wiedzy wojskowej, zaczerpywali z książek z prasy bieżącej. Nie były to, powiedzmy sobie, informacje pełne, jakieś, powiedzmy, dające rzeczywisty przegląd sytuacji. Tu chodzi szczególnie o Piłsudskiego, który wojny te bałkańskie niejako analizował i na tej podstawie no, widział, powiedzmy, ten udział Legionów w czynie tym niepodległościowym. Następna rzecz, taka, co ich łączyła to to, że obydwa nie podnosili kwalifikacji swoich, formalnych kwalifikacji e, wojskowych. Czyli Zresztą, niechęć, niechęć do edukacji. Niechęć do edukacji. Zresztą obydwaj praktycznie nie mieli pełnego wykształcenia e, uniwersyteckiego czy też wyższego. E, Piłsudski przerwał, studiował medycynę przecież tego. Śmigły Rys był w Akademii Sztuk Pięknych, tego, więc praktycznie odległa zupełnie problematyka od działań militarnych, ale już dzięki powiedzmy temu, że w tym gronie legionowym nie było wielu ludzi, specjalistów, ba niewielu w ogóle miało jakiekolwiek doświadczenie wojskowe. Wyjątek może to generał późniejszy, Władysław Sikorski, który miał stopień porucznika rezerwy, oczywiście Armia austro węgierska ale odbył dwa szkolenia i dostał ten stopień. Ci, o których mówimy, nie mieli w ogóle stopni wojskowych. Natomiast obydwaj no, niejako byli tymi, którym przypadł udział kierowania wojskiem Polski. Iłsudski, jeżeli chodzi o działania militarne, dotyczy to przede wszystkim wojny polsko rosyjskiej 1919-1920 roku, chociaż inne wojny były w tym okresie e, czasu. E, wtedy śmigły były podwładnym i praktycznie na polach e, bitew e, realizował swoją wiedzę wojskową, do, powiedzmy praktykę zdobywał. E, natomiast e, natomiast śmigły e, e, Rydz, Przejął schedę, tak ogólnie jak to mówią, po śmierci Piłsudskiego, zostając generalnym inspektorem sił zbrojnych, co było równoznaczne z, z, z zajmowaniem stanowiska naczelnego wodza na czas wojny. To konstytucja tak przewidywała ta, e, takie rozwiązanie legislacyjne. E, tak. Przejął w 1935 roku, a więc do 1935 roku Piłsudski e, odpowiadał i wszystko, co e, dotyczy wojskowości, zwłaszcza lat 1926-1935, to można porównywać właśnie jako to, co przysługiwało Piłsudskiemu. On modelował to wojsko z różnym skutkiem, zresztą bardzo. W 1935 roku, kiedy zmarł, e, sytuacja polityczna na pewno nie była taka, jaka była we wrześniu 30, albo w sierpniu 1939 roku. Do wojny było jeszcze daleko, e, chociaż symptomy jej pewne się pokazywały. Dlaczego ja e, zacytowałem e, Śmigłego Ryza, który mówił, że gdyby na jego miejscu był Piłsudski, to by jeden e, dzień ta wojna tylko trwała. No bo coś ten śmigły Rys dokonał po tym 1935 roku, jeżeli chodzi o wojsko. Dokonał pewnej modernizacji. No nie takiej na skalę, jaką było potrzeba, ale jednak pewnej modernizacji tegoż wojska dokonał. Dokonał pewnych, no powiedzmy, wypełnienia luk, jeżeli chodzi o planowanie wojenne, z różnym skutkiem. Bardziej można tutaj na sukces zaliczyć planowanie mobilizacyjne, które rzeczywiście było dobre, na dobrym poziomie stało. Natomiast te planowanie operacyjne przez Prawie trzy e, lata e, trwały prace nad planem W, czyli planem z Rosją. Kiedy w lutym 1939 roku był gotowy, go podpisał w śmigurys, to w marcu już w, z powrotem wrócił na półki, ponieważ nieaktualna była sprawa wojny e, wtedy z, z Rosją i e, no Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. Z, ty, z jakiej racji? Że zagrożeniem od marca 1939 roku jedynym i głównym były Niemcy. Je, jako tak. Ale, ale jednocześnie trzeba powiedzieć, że nie działał wielokierunkowo, nie, nie działał powiedzmy z wyobraźnią wielką. Ponieważ plan modernizacji i rozbudowy wojska polskiego najpierw opiewał na 6 lat, później przedłużony został na 10 lat, czyli praktycznie w 1946 roku powinien się skończyć, kiedy nawet ta Druga wojna światowa już przestała być wojną, jaką taką. Czyli było to bardzo rozłożone w czasie. Śmigły się tłumaczy dwoma powodami, które, które to powodowały. Pierwszy to no powiedzmy sobie beznadziejny stan wojskowości, jaki odziedziczył po Piłsudskim. Rzeczywiście w, na wielu odcinkach były to prawie że katastrofa. Ale jednocześnie chcę zrzucić te, także winę na barki yy, wtedy wicepremiera ministra Kwiatkowskiego, że za małe subwencje na wojsko były przeznaczane. No można tu dyskutować. Hitler się nie miał ograniczeń i, i, i tutaj jeżeli priorytet był zbrojenia, no u nas ta gospodarka, no nie mogliśmy dorównywać absolutnie pod względem gospodarczym, więc nie byłoby to możliwe aż w takim wymiarze. No ale e, powiedzmy sobie, co wobec tego e, ich jeszcze łączyło. Łączyło ich to, że cały myśl o przyszłej wojnie budowali na wizji wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920 roku. I tu cały, cała seria błędów, która wychodzi, e, która bardzo jest widoczna we wrześniu 1939 roku, kiedy Niemcy napadają na Polskę. Co to są za błędy? Po pierwsze, to jest powiedzmy zła organizacja kierownictwa wojska. To znaczy jednoosobowe dowodzenie, ale z detalami wchodzenia do najniższych szczebli. Po drugie, wtrącanie się do pewnych szczebli, które nie przysługują naczelnemu wodzowi. Naczelny wódz powinien się na poziomie strategii niejako skupiać. Obydwaj, i Piłsudski, i później Śmigły Rydz, chcieli wszystkim dowodzić naraz. I stąd we wrześniu 1939 roku Śmigły miał w bezpośredniej podległości osiem dowództw. Armii i dwie grupy operacyjne, czyli 10 dowód bezpośrednio mu podległych. Co jak na naczelnego wodza, no, na operatywność naczelnego wodza zdecydowanie przekraczało możliwości. Do tego dodajmy bardzo zaniedbana sieć łączności, brak zapasowych stanowisk dowodzenia, no bo kiedy trzeba było z Warszawy, Warszawy opuścić, nawet te w Warszawie stanowisko na ulicy rakowieckiej nie było dokończone jeszcze. A gdy trzeba było opuścić, to praktycznie w nieznane e, już, bo w wrześniu nie było że warunków do pracy dla naczelnego wodza. W ogóle nie przewidziano, było zapasowe stanowisko na naczelnego wodza. A to po drodze on jeszcze bywał później i w Włodzimierzu, i w Kutach, no i, i gdzie nie był, to praktycznie tak nie miał możliwości dowodzenia. Dowodzenie e, śpiegu Goryza w sensie no, pewnej Przekazu informacji skończyło się, kiedy dotarł do września, czyli 8 wrze września. Fiłsówski, z kolei, mieszał się do tego, że najłatwiej to było mu by dowodzić Plutonem, kompanią, batalionem, czyli schodził do szczebli nieodpowiednich dla naczelnego wodza. Stąd w tej wojnie 1919 1920 roku mamy tego przykłady. Wyłącza się ze stanowiska, to znaczy, wyłącza się. No formalnie Wyłącza się ze stanowiska naczelnego wodza, kiedy przejmuje bezpośrednie dowodzenie nad grupą uderzeniową, czy później nad operacją niemeńską. No i to, to, to są tylko elementy. Wiele było jeszcze takich rzeczy, kiedy schodził do szczebla, no niekiedy pułku nawet. E, czy to jest, e, czy stoi naczelnemu wodzowi, uważam, że nie naczelny wódz powinien e, pracować na stanowisku dowodzenia, a nie w polu. E, pod po drugie, co ich niejako też łączyło, co śmigły przejął od Piłsudskiego, to, to jest brak umiejętności, no powiedzmy sobie, czytania map. Najlepiej się czuli, kiedy widzieli pewne rozgrywki. Kiedy zabrakło, a zabrakło jeszcze szefa sztabu, czy, czy oficera operacyjnego, który był rozeznany w tym, no powiedzmy sobie, błędy wtedy można było popełniać kardynalne. Byli, były to także dwie osobowości, które postawiły na bezpośrednie, jak to mówią, władztwo nad krajem. To znaczy Piłsudski formalnie był przecież w e, pewnym okresie naczelnikiem państwa, e, czyli władzę cywilną. E, czynił. Czy, śmigły formalnie będąc go generalnym inspektorem sił zbrojnych faktycznie był drugim, a niektórzy mówią, że pierwszym politykiem w Polsce. E, wyprzedzając nawet Marszałka e, Mościckiego jako prezydenta. Czyli więcej miał do powiedzenia w tej materii i tak dalej. Co, co bardzo zaciążyło na mentalności jeszcze powiedzmy Ryza Śmigłego, to to, że cały czas wierzył, kiedy przejął dowodzenie, że to będzie wojna jednofrontowa. Z jednym przeciwnikiem na początku miała być to Moskwa, później był to Berlin, a więc nie przewidywał wojny koalicyjnej. Jednocześnie chciał odgrywać wiodącą rolę w polityce. Tutaj nie ma może miejsca na to, żeby pokazywać jakie działania czynił, ale między innymi stworzył ugrupowanie polityczne obóz Zjednoczenia Narodowego, który był tym powiedzmy sobie głównym obozem właśnie politycznym dla, dla właśnie Śmigłego Rydza. Dodam tylko, że Pan Profesor, jeszcze podkreślę, Pan Profesor jest biografem Marszałka Śmigłego. Tak. Są dwie biografie pa, Pana autorstwa, tak. popularnonaukowa i naukowa I dostępna. naukowa, pewna naukowa. Jakby jeszcze ktoś chciał, to jeszcze mam przygotowaną wersję rozszerzoną mhm. tej naukowej, bo cały czas pracuję mhm. nad różnymi elementami, nie tylko tej zresztą mhm. e, monografii. Ale chcę tutaj powiedzieć wielkim ciężarem dla... Dla śmigłego ryza było no powiedzmy zamknięcie się w sobie, niedopuszczanie doradców. Nawet szef sztabu głównego nie miał dostępu bezpośredniego do naczelnego wodza. On już gdzieś tak od 1937 roku uznał jako formę kontaktu z podwodnymi tylko meldunek i wykonanie rozkazu. Bez dyskusji, mhm. bez konsultacji jakichkolwiek. Czyli jednoosobowo rozstrzygał wszystkie sprawy. No a popełniał różne gafy, oczywiście, błędy w tej materii, ale nie liczył się zupełnie, powiedzmy sobie, z opinią innych. Po drugie, Zupełnie nie przewidywał takiego charakteru wojny, jakie ona faktycznie będzie miała w 1939 roku. I, ta, I tu się zaczęła ta tragedia jego prawdziwa. A czy możemy się dopuścić takiej projekcji, właśnie na czym bardzo by mi nie zależało? Zdaję sobie sprawę, że jest to tylko gdybanie. Natomiast, czy możemy się dopuścić takiej właśnie projekcji, w której spróbujemy y, 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 niejako przedstawić do tej postawy Śmigłego, właśnie Józefa Piłsudskiego, to znaczy tak. wyobrazić sobie, jak Józef Piłsudski zachowałby się w tej sytuacji, na przykład narastania tych zbrojeń w Europie, no bo tak. przypomnę, Józef Piłsudski negował możliwość walki z dwoma przeciwnikami jednocześnie, tak. a ponadto, co bardzo ważne, chyba w 1934 roku podczas narady, kiedy oficerowie Mieli mu opowiedzieć, kto jaki będzie kierunek jest bardziej e, agresorem. Tak, tak, tak. tak to, no to, to tak. ci oficerowie, którzy mówili, że będą to Niemcy, zostali, to chyba glabisz m.in. Tak, zostali on, zrugani w sposób arogancki. To znaczy, przy tylko dwóch wypowiedziało się, że taki wariant będzie. E, tego jeden był neutralny, a reszta opowiedziała się za wariant wschód. Co nie okazało się niestety e, nie, nie takim rozwiązaniem. Ale cóż jeszcze trzeba powiedzieć o, o, o śmigłym, który odbiegał, od, e, miał mniejsze wyczucie polityczne e, niż e, Piłsudski. Dlaczego? No tu w, w, w historiografii panuje taka opinia, jak powiedzmy, e, Piłsudski obniżył jego zdolności polityczne w 1918 roku, kiedy meldował się w Warszawie po rozwiązaniu POW i powiedział m.in. tak, że wam sztać kury prowadzić, a nie polityki uprawiać. I to skutkowało, że cały obóz le, ten legionowy, ten sanacyjny uważał, że śmigły nie nadaje się zupełnie do polityki. A on później po, czter, po zostaniu generalnym inspektorem no, wykazał, że jednak nie mieli racji. Ale co jest? Nie widział rzeczywiście e, możliwości zagrożenia ze wschodu, kiedy już odłożył wariant ten wschód. Powiem o takich dwóch rzeczach. Po pierwsze, zarówno on, jak i Beck, minister spraw zagranicznych, zareagowali bardzo spokojnie na zmianę kierownika dyplomacji rosyjskiej. Kiedy Litwinowa zastąpił Mołotow, uznali, że o, to nic znaczy. A to oznaczało duży zwrot, właśnie w polityce Stalina, czyli zwrot na sojusz z Niemcami. Po drugie, zupełnie nie dopuszczali, pomimo pewnych sygnałów wywiadu, który dochodziło o możliwości zawarcia tajnego układu, czyli tej części tajnej układu Rybentrop-Mołotów. A sygnały takie z wywiadu przychodziły, uważali, że to jest powiedzmy sobie nieprawda, że to są na jakieś powiedzmy sobie brednie niektórych i nie przykładali do tego żadnej roli. Czyli zaskoczeni byli tym, jak się kiedy okazało, że 17 września jednak drugi się, trzeci w zasadzie, bo jeszcze Słowacja była tym agresorem, agresor się pokazał na arenie tej wojny z Polską. Teraz kolejna rzecz bardzo istotna. To jest sprawa dotycząca techniki bojowej. Piłsudski był zdecydowanym przeciwnikiem. Tej techniki, on ją negliżował zupełnie. Śmigły już trochę zdawał sobie z tego sprawę, no powiedzmy, pewne rozwiązania tutaj w ramach tego planu modernizacji do zbrojenia armii dopuszczał, ale, ale co? To było na poziomie powiedzmy sobie tego dozbrojenia. Do, do a nie wprowadzenia nowego uzbrojenia. Czyli nie doceniał na skalę taką, jaką miała to później we wrześniu lotnictwa. Nie doceniał też Rolin w takiej skali, jak odegrały wojska pancerne, e, niemieckie wojska pancerne przede wszystkim. A więc e, ta technika, e, powiedzmy, rozwijała się tak. Najogólniej no można powiedzieć, że w Polsce była rzeczywiście myśl techniczna na wysokim poziomie. Dotyczy to konstrukcji lotniczej, ale także i artyleryjskiej. Tyle tylko, że to się skończyło sk na etapie projektowania. Na co najwyżej jakiegoś oblotu, jakiegoś modelu, a nie wprowadzenia tego do linii. I wyruszyliśmy rzeczywiście na wojnę z przestarzałym bardzo uzbrojeniem. Niekiedy zupełnie, powiedzmy, popełniając błędy na to też, je, trzeba śmigłemu e, zapisać na niekorzyść, a mianowicie na przykład zakup e, moździerzy ponad 200, 203 od e, Skody, Skody, Skody tak, który tak. był zupełnie nieudanym e, tego tam. 6 ponad godzin trzeba było rozstawiać ten morze, żeby było oddać z tego, więc to zupełnie nie, nie, nie wchodziło w rachubę. Natomiast mieliśmy bardzo dobry model, e, e, powiedzmy sobie, artylerii już ciężkiej, 155, który już praktycznie był na poligonach sprawdzalnych, no ale do, do produkcji seryjnej nie wszedł ja, jako taki. A więc armia przystąpiła w anachronicznych strukturach organizacyjnych które nie pasowały do nowoczesnej wojny, zresztą Rysz Śmigły on w ogóle o ile Piłsudski to pisał jednak no, te pisma jego te inne powiedzmy rozprawy które pisał to Śmigły spotkałem tylko dwa małe artykuliki jego za okres międzywojnia, które opublikował i to o kawalerii, jeden między innymi, drugi o doktrynie wojennej. Nic nie wnoszący. Czyli nie ma żadnego dorobku pisarskiego. Dopiero będąc powiedzmy sobie w internowaniu, no to tak przygotował między innymi to, co będziemy pewnie mówili w drugiej części naszej, tutaj naszego, a mianowicie przyczyn klęski wrześniowej, powodów tej, 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 tego, tej, tej klęski. I, i takie opracowanie w, w kraju tutaj nielegalnie zostało wydane przez, powiedzmy sobie, te, tych oficerów, którzy no nadal kolaborowali jeszcze z, z, z śmigłym ryzem, bo większość przecież podporządkowała się jednak rządowi na emigracji, rząd, generałowi Sikorskiemu jako tak. Był także bardzo Człowiekiem upartym, w sensie po, powiedzmy, stosunku do pewnych osobistości. No, na pewno tu trzeba wskazać na to, jak postępował wobec e, załóżmy generała Sikorskiego, ale trzeba także podać, że podobnie było wobec generała Józefa Halera, e, nie nawet nie kiedy pisali oni o przydział im stanowisk, powiedzmy na czas wojny, nie odpowiadał. Podobnie z generałem Żeligowskim było. W ogóle odpowiedzi nie było na to, a więc zachowywał się nonchalansko. Ale zachowywał się także nonchalansko wobec polityków. E, też, e, Między innymi Witosa, e, kiedy wrócił e, tutaj z emigracji. No, kazano wsadzić do więzienia, co prawda, nie odbywał już tej kary, bo sytuacja była inna. E, e, kiedy rataj zgłaszał się z propozycjami jakiegoś, powiedzmy, rządu ocalenia narodowego, czy coś, ignorował zupełnie, czyli nie. Nie dopuszczał wszelkiej myśli, że ktoś poza nim będzie mógł decydować. I ja tu mam jedną następującą tezę, taką, która by, no, powiedzmy sobie, niejako tłumaczyła e, tego e, śpigłego ryza. Tłumaczyła oczywiście nie do końca. Bo generalnie nawet wśród e, kolegów, e, wśród znajomych ale i szersze braci legionowej do 1935 roku był uważany jako normalny człowiek. Jako człowiek, z którym idzie porozmawiać, który wysłucha, który podpowie. Który się nie wywyższa, który na sali żołnierskiej łóżko postawi, maluje jakieś pejzaże w czasie ćwiczeń czy innych. A więc nie było tego dystansu jakiego Po nominacji na generalnego inspektora, a zwłaszcza kiedy dalsze zaszczyty przyszły, czyli mar, stopień marszałka polski tego, order Orła Białego, w niecodziennych też okolicznościach wręczony i inny. Jak pisze e, krytykant, generalny krytykant e, śpigłego, e, generał Izydor Modelski, w swym, tym sprawozdaniu, jakie przygotował, o nim będziemy jeszcze mówili pewnie w następnej części. Pisze, że on miał tą słabość, że dał powiedzmy wiarę tej otoczce, która tej swołoczy, jak to nazywa, powiedzmy sobie ten wypowiadający się oficer w tym, w tym komentarzu modelskiego, która go otoczyła, która mówiła, że on jest jedynym, który jest zdolny tylko pokierować Polską, który ma jedyne rozwiązania, które no, powiedzmy sobie tej Polsce przyniosą chwałę. I stał się jedynym i jeszcze powiedzmy tym, który uwierzył nawet poklęscy tej wrześniowej, że jest jedynym. I do końca, do śmierci swojej w grudniu 1941 roku on nie zweryfikował swoich poglądów na to, co, co zafundował Polsce, co zafundował narodowi polskiemu. A czy takie rozumowanie, bo chciałbym jeszcze jednak trochę do Pisuckiego wrócić, tak. bo mówimy dużo o samym śmigłym. Czy, no, śmigły. czy, czy on nie padł w pewnym sensie ofiarą systemu, który stworzył właśnie Józef Pisucki, był, Bo spotkałem się z takim zarzutem, że... i przejął od niego wiele ten, rzeczy. Że ta, ta grupa tych, tego otoczenia Józefa Pisuckiego, tego zakonu, po śmierci Józefa Pisuckiego zaczęła popadać w tą sławetną dekompozycję i tak. szukała kolejnej osoby, którą będzie mogła wsadzić niejako na ten świecznik, żeby w dalszym ciągu ten system funkcjonował. Czy pan się z tymi to, to takimi znaczy, tezami zgadza? Powiem tak, że y, y, Śmigły, kiedy został generalnym inspektorem, a wiedział, że to w pewnych okolicznościach to, to, to miało miejsce, postanowił radykalnie stać się politykiem i postanowił stworzyć obóz własny polityczny, o czym częściowo mówiłem, jeżeli chodzi o obóz Zjednoczenia Narodowego. Natomiast on za wszelką cenę starał się utrącać byłych, powiedzmy sobie, tak zwanych pułkowników, czyli obozu sanacyjnego, tych liderów. I nie tylko Sławka, ale prystora, ale powiedzmy świtalskiego, czyli tych najbliżej związanych z Piłsudskim. Z czego wyciągam ten wniosek? I jaki powód widzę tego. On chciał być właśnie liderem takim jak Piłsudski, ale nie powiedzmy sobie przy innych zasłudze tej starej ekipy, a przy wylansowanych przez sobie ludziach, nowych ludziach, bo ze starych to został tylko Miedziński praktycznie, który, który w ekipie Śmigłego był. Natomiast on przejął... Po, po tym wodzu naczelnym, jakim zawsze uważał Piłsudskiego, bo Piłsudskiego on nie atakował nigdy. Dopiero ono powiedzmy troszeczkę po klęsce tej wrześniowej, ale przejął wiele jego cech. Taki jakby modus operandi, ten sposób tak, działania. system zarządzania wojskiem, tak. powiedzmy, powiedzmy, model wojny, model powiedzmy pracy improwizacji Improwizacja, improwizacja brak, brak planowania. w pełnej. Powiedzmy, jak nawet Stachewicz, Wacław Stachewicz, szef sztabu głównego, ten ostatni szef sztabu głównego, podaje, to jego poglądy, mówię o śmigłym, nie przekraczały Tera teraźniejszych rozwiązań nie było głębi żadnej, która by na przyszłość określała pewne rozwiązania. Jezódzkie podobnie działało. Tak zwana konkretnego przypadku doktryna działała, czyli nie jakaś z góry założona wizja. Lecz powiedzmy przypadek rządził o pewnych rozwiązaniach, które podejmował. No i wiele, wiele jeszcze innych cech. System kadrowi e, wojska e, i tak dalej. System szkolenia wojska trochę zmieniał, ale nie na taką skalę, na jaką byłaby potrzeba. No i przede wszystkim obydwaj nie widzieli zmian, jakie dokonują się w dwudziestoleciu międzywojennym e, wojskowości. Radykalnych zmian, jakie się dokonały. I to był powód główny klęski wrześniowej 1939 roku. Panie profesorze, na koniec jeszcze chciałem się odnieść do niejako y, długości kadencji każdego tak. z marszałków. Józef Piłsudski był marszałkiem przez lat. Powiedzmy 9, wtedy to już nie no To na, znaczy można od 20, od, ee, od 20 roku. Do, do... Tak, natomiast skupiłem się tu już na dacie zamachu mojowego. Ujmijmy, że był co najmniej 9 lat, bo na dobrą sprawę w armią zarządzał dłużej, więcej, bo więcej, jeszcze więc. wcześniej był ministrem przecież. No ale wcześniej był naczelnym, naczelnym wodzem tak. e, przecież. I miał dużo więcej lat tej swojej kadencji. Tak. Natomiast Ryc, śmigły Ryc, żeby tu uczciwie tak. kolejność, śmigły Ryc trzeba zawsze mówić. Śmigły, bo to jest e, pseudonim tak, jego, a Ryc nazwisko. No to on miał tak naprawdę, powiedzmy, 3,5 roku do no, 4, 4 lat do 4, na to, żeby tak. tą armię zbudować. Między. Więc jak możemy porównać te dwa okresy? To znaczy, to który znaczy, zrobił więcej w tym znaczy, czasie? To znaczy, trzeba który? powiedzieć, że, że Piłsudski miał pewne szczęście, bo był, on żył w okresie pokoju. On żył, kiedy ten świat jeszcze nie był zdestabilizowany. E, tego dopiero w końcówce jego życia, e, no powiedzmy tam e, te zagrożenie niemieckie zaczyna się pojawiać, no to tam są te różne manipulacje, wojna e, prewencyjna, mhm. inne i tak dalej. Jeszcze liczono, że to da się poskromić. Natomiast 35. rok to już parcie jest pełne do wojny. E, Nadrenia, remilitaryzacja. To 36. w zasadzie, ale już wprowadzenie ustawy e, o powszechnie obowiązków w Niemczech te, i zamiana e, Reichswehry na Wehrmacht, to jest i uruchomienie e, planu e, dozbrojenia armii niemieckiej, to jest ten już sygnał czytelny, no i co jeszcze, no, to, to się oznacza no, zerwanie powiedzmy klauzul traktatu wersalskiego, tych ograniczeń, które na Niemcy e, a dalej to już są czyny. W postaci nadreni, później sudet, e, rozwiązania sprawy, sudet e, i jeszcze innych kłajpeda, tam mhm. inne jeszcze. E, elementy. Czyli na pewno w trudniejszym okresie przyszło rządzić Ryzowi, No i, i powiedzmy sobie, przyszło w takiej sytuacji, że trzeba było odwracać pewne konfiguracje polityczne. Bo on odwracał konfigurację stawiał na Francję w jakiś sposób, a przecież praktycznie Piłsudski wyeliminował Francję. No właśnie do tego dąży. To znaczy, czy ten okres rządów Józefa Piłsudskiego, tak. czy to był okres tak na równi powiedzmy lub mniej lub bardziej Spożytkowany przez. Można porównać to do rydza śmigłego, bo ja mam takie wrażenie, że jeśli bierzemy pod uwagę budowanie armii, to też wywodzę to z tego raportu Modelskiego, tak. że w cztery lata nie da się po prostu armii zbudować od podstaw, bo armii buduje się lat kilkanaście, nawet pokolenie. Czyli 30 lat. I w tym momencie krytyka, i to tutaj też za pewnymi tezami, które pojawiają się u Modelskiego. Tak. Że krytyka taka bezrefleksyjna samego Śmigłego Góry tak. w 1939 roku, no to jest nieuczciwa, ponieważ w 4 lata nie dało się tej armii postawić tak. i cofnąć zaniedbań z lat wcześniej. Tak, ale co, mu, co decydowało o tej tak, metamorfozie społecznej? Przecież on był wywyższany do, do września 1939, był na świeczniku. Wszyscy. Jak mówią, Ryc, Ryc i, i tak dalej, wodzu prowadzić na różne kowne, na inne i tak dalej. Zadecyduje decyduje jednak wynik wojny. E, powiedzmy sobie, społeczeństwo nie było przygotowane, i tu jest jego wina ogromna, psychicznie na taki rezultat wojny, jaki miał miejsce. Nie było przygotowane. I dlatego jak ono doznało tego bezpośrednio, to poszukiwało winnego. Nie mógł być Piłsudski, bo już nie żył 4 lata, więc ten, który dowodził bezpośrednio. A że dowodził tylko 4 lata, to nie pamiętano nawet do końca tego. Ale on po prostu obiecywał... Kiedy tam ten słynny guzik brak, że nawet nie oddamy I, i propaganda cała, wiel, wielka mocarstwowość, po, Polska mocarstwowa i tak dalej. To mu właśnie e, wyszło, to mówią czkawko niejako, te wywyższanie się ponad e, poziom e, pewien, ta koncepcja Międzymorza, te inne e, rzeczy, w których on uczestniczył. E, natomiast, natomiast społeczeństwo reagowało bezpośrednio na wynik tej konfrontacji, a on był bardzo tragiczny i o nim pewnie powiemy na zakończenie jeszcze jedno tylko pytanie tak. i krótka odpowiedź. Czy zatem Pisucki nie miał takiego dziejowego szczęścia, że miał. po prostu nie dorzuł od od tego odpowiadam, roku, odpowiadam, tego piwa, które naważył, nie mógł sam wypić? Odpowiadam. A i, I ta wypowiedź dla Wańkowicza, tego śmigłego, ona niejako tutaj ona jest taką refleksją, że on by jeszcze w gorszym stylu przegrał, bo on praktycznie tą armię postawił w stanie no, rozkładu. Mówię o 1935 roku e, tego. Ta armia praktycznie, ona była na papierze armią. Natomiast to nie była armia, która byłaby zdolna do walki w polu. Zwłaszcza, że nie było planów wojennych do śmierci no, pisuskiego Nie było żadnych. Ogóle. Nawet plan... planu mobilizacyjnego. Nawet był ten stary plan mobilizacyjny S którego on po prostu nie uznawał, ale dopiero w 1936 roku rozpoczęto pracę nad nowym planem wojen, e, mobilizacyjnym. No i tutaj na pewno dużo zrobiono, nawet. ale nie zrobiono na przykład, i Riz Ryzowi trzeba tutaj, e, no jak to mówią, dołożyć za rozwinięcie mobilizacyjne wojsk, bo błędne rozwinięcie mobilizacyjne wojska W pasie głównego uderzenia w Wehrmachtu znalazły się. Praktycznie cztery polskie dywizje tylko tego. Resztę były gdzieś po bokach, nie rozpoznanie e, przeciwnika e, tego e, i tak dalej. T to już, to już bezpośrednio ryzowi trzeba przypisać e, tego. Niedokończona koncentracja wojsk. Eee, tego. nie wszystkie przecież eee, dywizje e, doszły do, do linii frontu. No frugii. dość ta położliwość wobec tych skompromitowanych dowódców. A jak to, dom już wrześniu, Rumel. To, to już we wrześniu, to już wielu. Dom Biernacki właśnie to jest fabrycy e, między innymi. Armia Karpaty. Armia Karpaty, ale to jest jeszcze inni e, generałowie. 12 Dywizja też paszkowski generał inni e, tego zawiedli na całej linii. A Rumel no tak właśnie powiedziałem. I ta taka pobłażliwość, no bo, bo, no bo są legionistami. No, Rumel no akurat nie był, ale on widząc, on był powiedzmy sobie już gdzieś tak, czwartego, piątego, zamany psychicznie, mówię o śmigłym rysu, co się działo na froncie. I on już niejako nie reagował bezpośrednio, pryncypialnie. On rozgrzeszał niejako, bo widział, że sam popełnił wiele błędów, więc innych trochę rozgrzeszał. Tutaj. A Piłsudski, jak pan myśli? I co by robił 2 lub 3 września? Co by robił? <laughs> Nie wiem. Może by się podał do dymisji. <śmiech> <śmiech> No jak w 20 roku. Tak. Dobrze, panie profesorze, zatem śmigły czy, czy Piłsudski, kogo pan wyżej tutaj by oceniał? Jak, całościowo? To znaczy za różne, to nie może być takiej mhm. oceny, bo to są za różne okresy trzeba e, ocenić. Oceniamy to, jak, jak w czasie swojego, można powiedzieć, władania, jak kołostrowo i kształtowało się zarządzanie wojskiem. Pod, w... To znaczy, jeżeli chodzi o zarządzanie wojskiem, jeżeli chodzi mhm. o struktury wojska, no i powiedzmy sobie ta rangę, jako wojsko miało, to Piłsudski był tutaj bardziej tym, który niejako rozkładał to wojsko. E, nat e, natomiast e, e, śpigmyr próbował. Nie, nie we wszystkich obszarach, ale próbował coś robić tego, ale też robił wzorowanie na Piłsudskim, jeżeli chodzi o mobilizację społeczeństwa pod kątem wojska i tak dalej. Czyli po prostu wszystko dla armii. Armia decydowała o propagandzie, o innych rzeczach tego. O, przekazał śmigły już e, armii. No i nie miał talentu też do personaliów. E, też przyznam e, tego. E, wiele zastrzeżeń jest do ministra spraw e, wojskowych, generała Kasprzyckiego. Nie będziemy dzisiaj o nich pewnie mówić. No ale nie, słynna, tak. słynna sprawa kochanki Wiley'ego. Ale na nie, nie tylko. Do, do, do Fabrycego, te, 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 kiedy żony tam wielkie role odgrywały, kiedy inne rzeczy. Mhm. Kiedy, no to, znaczy, kierowanie na stanowiska było, z wyjątkiem jednym, śmigłego ryza. Tutaj nie można śmigłego ryza posądzić o protekcjonizm. Mhm. Tego nie było protekcjonizmu. Nigdzie. Natomiast u Piłsudskiego no może nie bezpośrednio, ale inni się powołali na protekcjonizm i umacniali swoją, swoją rolę. Ma pewne podobieństwa do sytuacji jeszcze, która się rozgrywa nie tylko wtedy możemy tutaj jak powiedzmy umacnianie się pewnych ekip powoduje, no że przenikają później te hamulce moralne powiedzmy zanikają. Czyli żebyśmy podsumowali, kto ma więcej punktów ujemnych lub dodatnich, jakby to pan określił? Obydwaj są rzeczywiście mm -hmm. współodpowiedzialni mm -hmm. za los Polski. Obit Czyli dwaj. na równi. Na równi mniej więcej odpowiedzialny. Ten jeden trochę lepiej w pewnym okresie, drugi na pewno Piłsudskiemu, no można powiedzieć, że w tym okresie tworzenia się tych struktur państwa, no on był pewnym symbolem e, i wokół niego społeczeństwo się konsolidowało i tak dalej. E, tego. E, natomiast e, Śmigłemu wypadła taka sytuacja, że społeczeństwo odrzuciło go kategorycznie, a on nadal wierzył, że będzie odgrywał jeszcze jakąś rolę polityczną. Myślę, że na tym skończymy. Tak. Pan profesor doktor habilitowany Lech Wyszczelski, biograf, m.in. marszałka Edwarda Śmigłego Rydza. Jak Państwo słyszeliście, ocenił dwóch marszałków Polski. Na równi generalnie. Bo Było trzech marszałków polskich. Jeszcze byliśmy. był Fosz, marszałek Foch, ale Foch, to był ale tytularny. tytularny. Józef Piłsudski w pewnym sensie też był tytularnym marszałkiem. Sam sobie, sam sobie nadał, zaakceptował. Tak, ten, 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 ten tytuł przy udziale generała Leśniewskiego. Myślę, że to jest też temat na ciekawe śledztwo historyczne. Dziękuję Państwu za uwagę. To był program poświęcony analizie porównawczej dwóch marszałków. Z których krytykując wrzesień 1939 roku postawy dowództwa, z reguły dostrzegamy tylko i wyłącznie właśnie marszałka Edwarda Śmigłego Rydza, a jak się okazuje, w budowaniu armii duże, 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 dużo wkładu miał no siło rzeczy także Józef Piłsudski, bo armii nie buduje się w rok o, dwa. Czy też a trzy. Oprócz tego obecna polityka historyczna także jest nieprzychylna śmigłemu, natomiast się tak. przychylna Piłsudskiemu. No dużo łatwiej, dużo łatwiej w taki tak. sposób zwalać winę właśnie na śmigogryzaka. Dziękuję państwu za uwagę. Oglądajcie, dziękuję. dziękuję raz jeszcze panu profesorowi. Oglądajcie państwo kanał historię bez mitów. Reklamujcie ten kanał. Będziemy tutaj przygotowywać programy, w których będziemy się Mierzyć, zwłaszcza z propagandą historyczną, mitami, bo cel edukacyjny jest głównym celem istnienia tego kanału. Na tą chwilę jedynym źródłem, z jakiego możemy się utrzymywać, to są te reklamy, proszę Państwa. Zatem przepraszam Państwa za to, że one się pojawiają. Jest to na razie jedyne źródło naszego dochodu. Także proszę o cierpliwość. Subskrybujcie, komentujcie. Może macie jakieś sugestie. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.